Moi drodzy, jestem już w Borach, w miejscowości Brzozia. Zobaczcie, płyta została wylana. Ja na nią wchodzę, już można po niej normalnie chodzić. Tu mamy główny pion, który będzie szedł do góry, do następne piętro. Tu mamy zasilanie prądu, będzie do skrzynki, tu gdzieś będzie u góry skrzynka. I tu mamy łazienkę, albo tu jest, tak, tu jest chyba łazienka. Więc pogoda, słuchajcie, coraz gorsza jest tak naprawdę, no, w końcu jesień. Jest dosyć, tak, mrzawka jest taka lekka, słuchajcie, trochę pada deszcz. Patrzę jeszcze, bo tak się zastanawiam, zobaczcie, tu mamy lekkie wzniesienie, muszę wam pokazać inaczej, czekajcie. Tu mamy lekkie wzniesienie, zobaczcie, tu ma właśnie stać, słuchajcie, jeszcze domek letniskowy, czy tak, domek gospodarczy. Cześć, słuchajcie, jest dosyć mroźno dzisiaj, chyba jest 4, może 7 stopni mniej więcej. Ja już jestem w Brzoziu, zaraz wam pokażę nasz szerny. Mamy koparkę, przyjechał Artur, przyjechał Kamil z Małopolskiego, nasz drugi samochód firmowy, chłopacy tam już robią. Zaraz wam pokażę, co my w tej chwili robimy, słuchajcie. Robimy, tak, słuchajcie, to są podwaliny. One, to jest dosyć fajnie wszystko zrobione, bo zobaczcie, zwróćcie uwagę, tu sobie regulujemy poziomy tak naprawdę, najpierw. I później musimy różnicę w poziomach, którą tam widzicie między tymi wszystkimi, między tą całą płytą, możemy sobie zniwelować betonem tak naprawdę. I wtedy sobie robimy strzał idealny. Kamil zastosował jeszcze, widać tutaj laser, ten niwelator taki, żebyśmy złapali wszędzie idealne poziomy. I tyle, słuchajcie. Pogoda, tak jak widać, mrzawka, dobrze, że nie pada, bo jakby padało, to wtedy byłoby trochę gorzej, słuchajcie. Więc my pracujemy, w tej chwili jest nas pięcioro, dojechać ma jeszcze jutro Mateusz. To na pewno też będziecie widzieli w nas dniu, jak to wszystko wygląda. Sprzęt tak jakby jest zebrany od wszystkich osób, czyli i Kamil przywiózł, i Artur przywiózł, i my mieliśmy trochę naszego sprzętu. Mamy też skrzynkę już przyłączeniową, energetyczną. Tu jest woda, będziemy w tym mieszać właśnie wkrótce już beton. I tyle, słuchajcie. A tam po drugiej stronie jeszcze za Arturem będzie stał ten drugi domek. Dlatego też wzięliśmy, słuchajcie, tą koparkę, jak widzicie tam, tą naszą, żebyśmy mogli ten teren sobie tam przygotować z tamtej strony. Jeśli chodzi o rozpoczęcie tych prac, to jest na tyle. Wrócimy do was za jakieś 2 godziny. Ktoś wie, która jest w ogóle godzina, panowie? Mamy zegarek? Nie wiem, czy znacie, słuchajcie, nagrywam, słuchajcie, przedstawiam wam jeszcze Artura. Artur jest zbyt gościa, Artur, czy nie? Artur z Bydgoszczy będzie partnerem firmy Woodcore House. Zasłaniam trochę światło. Która jest godzina? 16.22. 16.22. Słuchajcie, chłopacy jeszcze robią, nie wiem, mają chyba setki płacone. Kamil i Kamil. Słuchajcie, polegało to dzisiaj na tym, że musieliśmy wszystkie złapać kąty przekątne i wypoziomować wszystko. Wszystko, rozumiecie, po całości. Tak naprawdę w obłodzie te wszystkie ścianki, które są w środku. I w dniu jutrzejszym już możemy kłaść o te właśnie modele, które tam widzicie. Ciemno jak nic, ale cóż zrobić. Może zapalę światło. O, tak będzie lepiej. Więc tak to wygląda, moi drodzy. Dom ma powierzchnię 67 metrów. Powierzchni użytkowej. Tam jeszcze sprawdza poziomy. Zobaczcie, tu wszędzie jest specjalna zaprawa betonowa, szybko schnąca, wiążąca. Bo płyta nie była wylana tak, jak ja tego oczekiwałem. Ja nie zasłaniam. Dobra, powoli kończymy. Tak, słuchajcie, powoli kończymy. Zmierzamy w kierunku naszego noclegu. Widzimy się wkrótce. Cześć. Moi drodzy, pomimo tego, że jest fajna pogoda, bo jak widać, słońce świeci, to zobaczcie, to co się dzieje u nas na budowie. Jest normalnie śnieg. Powoli zaczynamy dzień. Koledzy się przebierają, Kamil i tam jeszcze Artur. Następny Kamil wyjeżdża samochodem. Tymczasem my będziemy, słuchajcie, powoli już budować ściany dzisiaj, bo mamy taki plan, żeby dzisiaj skończyć, słuchajcie, ściany, czyli wszystkie ściany położyć, jak nam się uda. No i a w dniu jutrzejszym chcemy kopać koparką, słuchajcie, pod szambo i chyba nawet wyrównamy teren pod drugi budynek, tak naprawdę, jak nam się uda. Także tyle z dzisiejszego poranka. Słuchajcie, pokażę wam jeszcze, jak to wygląda. Fajnie, naprawdę, słuchajcie, zobaczcie, jaki fajny teren. No, gdyby nie ta przyczepa oczywiście. Teren jest naprawdę super. Zaraz wam obrócę, słuchajcie, w tą stronę. Więc tutaj, słuchajcie, będzie stał właśnie ten nasz dom. Tutaj. Słuchajcie, zaczynamy powoli budować moduły, jak widać. Koledzy
już stawiają. Zaraz wam pokażę kilka fajnych tipów, które pozwolą wam trochę ulepszyć może pracę w przyszłości, jakbyście budowali takie właśnie domki z firmy Woodcore House. Słuchajcie, zacznę od tego, zobaczcie, że tu są takie dystanse, które wkręcamy, aby nam wypoziomować, słuchajcie, te wszystkie podwaliny. Pod podwaliną jest, słuchajcie, beton, szybko wiążący wszędzie. Zobaczcie, daliśmy dosyć grubo tak naprawdę. Kamil tutaj z Małopolskiego się dziwi, że tak dużo daliśmy betonu. Ale to fajnie wszystko, słuchajcie, wypłynęło. I w tej chwili, zobaczcie, przekręcamy wcześniej, zawczasu. Patent też tutaj Kamila, taka podpowiedź mała. Wkręty tutaj, żebyśmy nie przekręcali tego, jak już będzie to wszystko stało, nie? I w tym momencie Kamil też jakiś wymyślił patent, bo wkręca to wszystko. Mam ściski. Słuchajcie, właśnie teraz w tym momencie potrzebujemy użyć ścisków, aby te dwa moduły ze sobą skręcić, po to, aby one lepiej do siebie dolegały. I później będziemy, słuchajcie, dokręcać, zobaczcie. Zasady są takie jasne. Tu mamy 11, tu mamy 15 cm. Mniej więcej niż 100 cm. Dajcie ze skosa wkręty do tego, żeby nam się ten nie było luźne. Żeby połączyć pionową z poziomą tą belkę. Nie, tu ten Kamilos. Jak jest to luźne, to dajcie ze skosa tutaj wkręty, nie? Także jak widać, pogoda super. Pierwsze ściany są robione. Znalazły się belki, słuchajcie, jest 17 chyba 30. Samek, czego szukasz? On mówi, że już jest belka. Jest. Słuchajcie, nie będzie za dobrze widać, ale to coś, co mogę, to wam pokażę. Dobra, idziemy patrzeć, słuchajcie. Mamy praktycznie już wszystkie ściany postawione. Teraz robimy strop. Jak widać doskonale. Wejdziemy sobie tutaj. Tu są jedne drzwi, tu są drugie drzwi. Bardziej takie tarasowe. A i tutaj, słuchajcie, Kamil właśnie już robi, przygotowuje pod kolejny domek. Dobra. Jest Mateusz. Mateusz, nagrywam? Możesz? Tak. Jest Mateusz z nami. Słuchajcie, pokazujemy wam jeszcze, jak to wygląda wszystko. No widać, dom już stoi, słuchajcie, tak naprawdę. Trzeba pociąć. Kończymy. Cześć moi drodzy, można powiedzieć, że czasami zima potrafi zaskoczyć drogowców. Tym razem zima zaskoczyła budowlańców, czyli naszą ekipę budowlaną, która właśnie chciała skończyć drugie piętro. Można powiedzieć, że mamy skończone całe te piętro, tak jak widać. Tam są jeszcze moduły, zwróćcie uwagę. O właśnie, pod tą plandeką. Na drugie piętro. Miałem takie ambicje, czy mieliśmy takie ambicje, żeby skończyć tak naprawdę, słuchajcie, tą budowę w ciągu 3 dni. Jednak to się nie udało. Wiecie co, nie ma co się dziwić, bo to jest nasz pierwszy dom tak naprawdę. Ja jestem generalnie zadowolony, muszę wam pokazać, jak wygląda naprawdę. Więc zobaczcie, moi drodzy, jest już strop. Tu będzie ten salon, słuchajcie. Tu będą schody. Tu, gdzie jest ten prześwit. Tu będzie pokój. Czy łazienka chyba. Nie pamiętam nawet. I tu ma być kuchnia, słuchajcie, z takim pomieszczeniem gospodarczym, ale chyba zaadoptujemy, że tak powiem, poszerzymy to wszystko o kuchnię. Nie będzie tego pomieszczenia gospodarczego, które tam było tak wysunięte. Chłopacy się grzeją jeszcze tam przy ognisku. Można śmiało powiedzieć. Czy co, chłopaki, ja nagrywam. Czy zostajemy, czy jedziemy? Jedziemy. Pogoda nas zaskoczyła. Mateusz przyjechał też, słuchajcie, porobił z nami. Jest Sebastian, jest jeszcze Kamil. Moi drodzy, więc tak wygląda ta budowa, zobaczcie. Jeszcze jedno piętro do góry będzie szło. Tu mamy jeszcze, szykujemy sobie, słuchajcie, pod drugi domek prawdopodobnie, dlatego wzięliśmy koparkę, żeby przygotować, właśnie wyrównać teren. Bo zwróćcie uwagę, że tamten dom jest trochę niżej niż ten teren tutaj, który jest. Co widać. No i przyjeżdżamy tutaj, słuchajcie, jeszcze we wtorek. Myślę, że w środę już przyjedzie do nas Kamil, ten, co będzie ten dach robił. A my skończymy to, Seba, myślisz, czy nie? Co, we wtorek, środę? Skończymy, myślisz?
Może się uda. Może się, słuchajcie, może się uda, nie wiemy tego, jak widać zimna cholera, wszyscy są czerwoni. No i jest biało, no w ogóle napadało, no pogoda niestety niemiło zaskoczyła. Cześć Sebastian. Smile. Roczka. Kamil tam. Ściana. Schody.